Przechodzimy do kolejnego projektu numer 7, 6053/2012, autorstwa Komisji Budżetowej. Na referenta tego projektu wskazano pana przewodniczącego Wojciecha Liczkę. Panie radny, proszę pana o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 7, 6054/2012 Rady Dzielnicy 10. Skoszewice z dnia 30 sierpnia 2012 roku. W sprawie projektu listy zadań priorytetowych na 2012 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Środki w wysokości 2970 zł pozostałe z zadania pod nazwą dofinansowanie działalności OKK Kosocice ulica Sztaubengera 5 oraz przeprowadzenie akcji lat 2012 przeznacza się na zadanie. Dofinansowanie działalności OKK Zgodniowice ulica Matematyków Krakowskich 102 kwota 1500 zł. Dofinansowanie organizacji pozasiedlowych na osiedlu Opatkowitej kwota 1000 zł. Organizacja imprezy osiedlowej w osiedlu Gminy kwota 450 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu za odczytanie projektu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ja chciałam zapytać. Pani radna Cichot, i widziałem zgłoszenie pana radnego Koteckiego, czy tak? Tak. Tak. Momencik, zapraszam, będę wiązać naszą dyskusję i będę sobie zapisywać. Pani radna, przypominam wszystkim państwu radnym, że w obrębie procedowania dyskusji nad jednym projektem obowiązuje nas limit 4 minut, maksymalnie 2 wypowiedzi. Pani Rada Cichoń, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać o organizacji imprezy osiedlowej w osiedlu Gminy. Cóż to za impreza, co 470 zł kosztuje? To przede wszystkim myślę, że kolega radny Domański powie, ale ta impreza nie kosztuje tylko 470 zł. A co to za impreza? Tak. Czy pan radny chciałby się ustosunkować? Pan radny Domański? Tak, na osiedlu Gminy chcemy przeprowadzić koncert, zajęcia muzyczne, jak zwał, spotkanie towarzystwa śpiewaczego. Ma być to jakby rodzaj przygotowania mieszkańców tego osiedla do lekcji śpiewania, która będzie 11 listopada na Rynku Krakowskim. Dziękuję bardzo. Chodzi o transport, pianino, takie rzeczy. Dziękuję bardzo. Pan radny Kotecki, proszę. Ja mam takie pytanie, skoro klub w Kosocicach został zlikwidowany, czy te pieniądze nie mogłyby przejść na Zbytniowice w całości? To tylko tak na marginesie. Dziękuję. Pana Bliszka. Zapewne by mogło, jeśli zostałaby podjęta stosowna uchwała i zostałaby przegłosowana. Na ten moment nie ma. Każda uchwała jest taka, jaka jest. I to procedujemy. Nie ma żadnej propozycji w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Ale Komisja Budżetowa mogła to uwzględnić, prawda? Komisja Budżetowa może wszystko uwzględnić, akurat uwzględniła te trzy rzeczy. Dobrze, dziękuję. Na tym dziękuję za wypowiedź i panu Liszce za wyjaśnienie dla pana radnego Koteckiego. Zapytuję, ponieważ nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. 15. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Zatem stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do projektu numer uchwały numer 8, 255/2012 Rady Dzielnicy 10 Skoszowice. Jest to projekt autorstwa zarządu na referenta wskazano przewodniczącego. Zatem pozwolę sobie odczytać państwu ten projekt uchwały. Uchwała numer 8, 255/2012 Rady Dzielnicy 10 Skoszowice z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na 2012 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Wydziału Urzędu Miasta Krakowa o przesunięcie środków finansowych znajdujących się w planie finansowym wydatków Rady Dzielnicy 10 Skoszowice na rok 2012. Dział 750, rozdział 75022, paragraf 4210, kwota 3000 zł oraz dział 750, rozdział 75022, paragraf 4370, kwota 2400 zł do puli środków na zadania priorytetowe. Paragraf drugi.
przeznacza się środki finansowe w wysokości 3000 zł przesunięte z paragrafu 4210 planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy 10 Słoszowice na zadania priorytetowe. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy szkole podstawowej nr 97, ulica doktora Judyma 10, kwota 1100 zł. Dofinansowanie organizacji imprez osiedlowych osiedlu Patkowice, kwota 400 zł. Dofinansowanie wymiany drzwi frontowych w Welskiej Szkole przy ulicy Tuchowskiej, 113, kwota 1500 zł. Paragraf trzeci. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 2400 zł, przesunięte z paragrafu 4370 planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy 10 Słoszowice na zadania priorytetowe pod nazwą zagospodarowanie terenu placu zabaw przy szkole podstawowej nr 97, ulica doktora Judyma 10. Paragraf czwarty. Uchwała podjęcia z dniem podjęcia. Ponieważ jestem współtwórcą tego projektu uchwały i referentem, pozwolę sobie przed ewentualnymi pytaniami wyjaśnić genezę, jak i w moim przekonaniu słuszność tego projektu. Szanowni Państwo, nasza Rada Dzielnicy jako pierwsza w Krakowie rozpoczęła przesuwanie już w zeszłym roku środków z planu finansowego, czyli ze środków na prowadzenie biura, na środki priorytetowe, czyli na środki dla mieszkańców naszej dzielnicy na wykonywanie różnych potrzebnych im zadań. Co więcej, nie tylko byliśmy pierwsi, ale nadal jesteśmy liderami. W Krakowie nie ma drugiej takiej rady, która tak duże środki prowadzenia biura przekazywałaby na zadania priorytetowe potrzebne mieszkańcom. Wynika to oczywiście z oszczędnego prowadzenia pracy zarządu, z oszczędnego prowadzenia całego biura. Udaje się nam to i w ten sposób zaoszczędziliśmy kolejne pieniądze w tym roku, bo to już nie jest pierwsza uchwała w tym kierunku. Tym razem 5400 zł z prowadzenia biura przeznaczamy na priorytety. I teraz dlaczego takie, a nie inne? Powiem łącznie o tym 1100 zł i 2400 zł na teren, na zagospodarowanie terenu placu zabaw przy szkole podstawowej na Klinach. W roku bieżącym został zbudowany plac zabaw przy tej szkole z myślą nie tylko o sześciolatkach, które już trafiają do tej szkoły, ale też 7, 8, 9 lat. Ten plac zabaw został wykonany przez ZIS na pieniądze sfinansowane przez nasz budżet. Nasza inicjatywa, nasz budżet to sfinansował. Natomiast jako z ZIS-em niestety doświadczenia nie zawsze są dobre. W tym przypadku było niestety podobnie. Okazało się, że ktoś zapomniał, ktoś źle policzył. W każdym bądź razie do placu zabaw niestety nie ma dojścia, które byłoby na tyle bezpieczne, które spełniałoby wymogi, ażeby plac mógł zostać udostępniony dzieciom do zabaw. W związku z tym mamy kuriozalną sytuację, w której piękny nowy plac zabaw stoi nieużywany, dlatego że brakuje do niego dojścia bezpiecznego dla uczniów. W związku z tym szkoła podstawowa zwróciła się do nas z prośbą o dofinansowanie tego zadania. I ażeby ten plac zabaw otworzyć, to trzeba do niego zbudować dojście. Stąd też te 3500 zł łącznie na tenże chodnik do placu zabaw. 400 zł dofinansowanie organizacji imprez osiedlowych w osiedlu Patkowice, kwota 400 zł. To więcej na ten temat powie mój zastępca, pan radny Mikuła, który prezentuje osiedla Patkowice. Natomiast co do dofinansowania wymiany drzwi frontowych w Lejskiej Szkole, kwota 1500 zł. Stanęliśmy, drodzy Państwo, przed dylematem. Mianowicie w naszym budżecie środków priorytetowych umieściliśmy 5000 zł na wymianę drzwi w Rajskiej Szkole w osiedlu Rajsko. Otrzymaliśmy informację, że te 5000 zł to kwota za mała, że kwota potrzebna do wymiany drzwi frontowych w szkole w Rajsku to 6,5 tysiąca zł. Możemy zatem postąpić w dwóch kierunkach. Pierwsze, te 5000 zrezygnować z wymiany drzwi w Rajskiej Szkole i te 5000 zł, które niejako się zwolnią, przeznaczyć na inny cel, lub dołożyć 1,5 tysiąca złotych i te drzwi wymienić. Ponieważ ja jestem, jak Państwo dobrze wiecie, gorącym zwolennikiem oszczędzania na prowadzeniu biura, uważam, że kręcono słuszne jest przełożenie tego 1,5 tysiąca złotych z biura i dołożyć do wymiany drzwi. Niechaj kolejna szkoła coś ma. Dlatego namawiam, żeby tak postąpić. I tyle wyjaśnień z mojej strony. Jeszcze zanim dyskusję otworzymy ewentualną, to
Proszę pana radnego Mikulę o dwa słowa komentarza odnośnie tych 400 zł. Chciałbym powiedzieć, że środki, które są przeznaczone na osiedle Opatkowice, są przeznaczone dla emerytów, rencistów, dla przedszkola i dla szkoły. Także, a ponieważ mało tych środków było na początku roku, mamy, żeby to zamknąć, żeby mogły wszystkie te imprezy się odbyć dla tych wszystkich zainteresowanych. W sumie 1300 zł. Dziękuję bardzo. Otwieram tę samą dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk to druk numer 9/256/2011. Oczywiście. Autorstwa Komisji Budżetowej. Na referenta wskazano pana Wojciecha Liszkę. Panie przewodniczący, oddaję panu głos. Proszę o czytanie projektu. Uchwała nr 9/256/2012 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 10 września 2012 roku w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2012 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się środki na zadaniu priorytetowym pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie Wojska Wielofunkcyjnego Służby LKS Kraków z kwoty 68 tysięcy złotych na kwotę 10 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Zmienia się zakres rzeczowy zadania priorytetowego pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie Wojska Wielofunkcyjnego przy WLKS Krakus na aktualizacja mapy do celów projektowych dla terenów inwestycyjnych przy WLKS Krakus kwota 5 tysięcy złotych, wykonanie wstępnych badań geotechnicznych dla budowy Wojska Wielofunkcyjnego przy WLKS Krakus kwota 5 tysięcy złotych. Paragraf trzeci. Środki w wysokości 58 tysięcy. Z zadania priorytetowego pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie Wojska Wielofunkcyjnego przy WLKS Krakus przeznacza się na modernizację obiektów sportowych WLKS Krakus kwota 56 500 zł, obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 43 ulica Myślenicka 112 kwota 1500 zł. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, chciałby rozpocząć dyskusję? Pani radna Cichoń, proszę bardzo. To teraz ta dokumentacja projektowa będzie kosztowała tylko 10 tysięcy złotych. Nie, będą dwa zadania wykonane. Pan radny Potańczyk, czy pan radny Mieszka? Pan radny Potańczyk, proszę bardzo. Dokumentacja w tym roku nie będzie wykonywana, ponieważ czasowo nie jest w stanie być wykonana i zostaje przeniesiona na przyszły rok, a te dwa zadania można zrobić w tym roku. To jest następna. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej chętnych do dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk to druk numer 10/257/2012. Informuję państwa, że do przewodniczącego wpłynęła, może najpierw wcześniej tak, jest to projekt autorstwa Komisji Budżetowej. Informuję państwa, że do tego projektu wpłynęła do przewodniczącego autopoprawka, czyli oczywiście autorstwa Komisji Budżetowej. Autopoprawkę odczytam ja, ale najpierw odczytanie projektu uchwały. Proszę pana przewodniczącego Liszka. Uchwała nr 10/257/2012 Rady Dzielnicy 10 Staszowice z dnia 10 września 2012 roku. W sprawie korekty uchwały nr 13/167/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 10 Staszowice do realizacji w latach 2012-2014. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zmienia się fazę realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Wojska Wielofunkcyjnego przy WLKS Krakus w latach 2012-2014 wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego w następujący sposób. Budowa Wojska Wielofunkcyjnego przy WLKS Krakus, Zarząd Infrastruktury Sportowej. Cel zadania. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ma na celu realizację najważniejszego zadania dla osiedla Staszowice polegającego na stworzeniu infrastruktury sportowej służącej do
uprawienia kultury fizycznej przez mieszkańców tego osiedla. Lata 2012, faza realizacji inwestycji, aktualizacja mapy do celów projektowych oraz wykonanie wstępnych badań geotechnicznych. Kwota i źródło finansowania 10 tysięcy, zadania priorytetowe. Lata 2013. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizację zadania, praca budowlane. 400 tysięcy, zadania priorytetowe. Lata 2014. Realizacja zadania, prace budowlane. 400 tysięcy, zadania priorytetowe. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jak mogę trzy słowa? Oczywiście. Zanim będzie autopoprawka, bo oczywiście. To był stan na poniedziałek, to co w tej chwili przeczytałem. I jak gdyby to się pokrywa z uchwałą numer 9, czyli to jest zmniejszenie o 58 tysięcy, 10 tysięcy na aktualizację map do celów projektowych oraz wykonanie wstępnych badań geotechnicznych. I to był stan jeszcze do dzisiaj rana. A potem nastąpiła drastyczna zmiana. Drastyczna zmiana. I wynikiem tej drastycznej zmiany jest autopoprawka Komisji Budżetowej o następującej treści.